Witam Was na dzisiejszej lekcji. Dzisiaj zrobimy to troszkę inny sposób, w postaci takiego wykładu. Mamy taki temat: warunki produkcji energii z różnych źródeł, jak widzimy w podręczniku na stronie 175. I ten temat jest przedstawiony na przykładzie dwóch województw, czyli na przykładzie województwa pomorskiego i województwa łódzkiego. Czyli co wpływa na to, że w danym miejscu pozyskuje się energię w ten lub inny sposób, tak? Dla przypomnienia, w lekcji wcześniej był taki temat jak źródła energii. To szybko przewiniemy, tak? Więc widzimy tutaj, że są źródła energii odnawialne i nieodnawialne. No i do odnawialnych należy woda, słońce, wiatr, biomasa, czyli paliwa roślinne, biogaz i energia geotermalna, a do nieodnawialnych obydwa rodzaje węgla, ropa naftowa, gaz ziemny i energia jądrowa. No i pamiętamy, tak jak tutaj widzimy, Polska ponad 80% grubo pozyskuje energię w postaci energii cieplnej, czyli produkujemy ją głównie ze spalania ropy, przepraszam, ropy nie mamy, tylko ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego. No i jak to jest w tych województwach? Zacznijmy od województwa łódzkiego. No i we województwie łódzkim są znaczne złoża węgla brunatnego, więc tam na pewno pozyskuje się właśnie energię ze spalania węgla i tam się znajduje największa w Polsce elektrownia cieplna w miejscowości Bełchatów, co widać na załączonym zdjęciu, czy tutaj zobaczcie, to jest zdjęcie tej elektrowni. Ona jest zlokalizowana tuż przy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Widzimy ogromną dziurę w ziemi. Wszystko po prostu zostało wybrane przez takie specjalne maszyny. No i ten węgiel jest taśmociągami transportowany bezpośrednio do elektrowni, tam spalany i przetwarzany na prąd. No, ze względu na niską kaloryczność nie opłaca się transportować węgla brunatnego do dalszych części kraju. No i tak jak mówimy, jest wydobywany metodą odkrywkową przez właśnie tego typu maszynę ogromną. Tu macie informację, waży po prawie 3000 ton i porusza się z prędkością, tutaj było chyba 6 metrów na minutę, więc no, tak jak bolid Williamsa w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, bo ten drugie mamy w temacie, tak, no to tam złóż węgla ani kamiennego, ani brunatnego nie ma, więc oczywiście się go tam nie pozyskuje, więc jeżeli byłaby tam elektrownia na ten rodzaj węgla, no to musieli być ten węgiel tam transportowany. Więc tutaj rzućmy okiem na mapę. To co wcześniej mówiłem, w województwie łódzkim mamy złoża węgla brunatnego, czyli tu widzimy przede wszystkim Bełchatów. Jak jest w województwie pomorskim? No, złóż węgla nie ma, ale za to widzimy, jest ropa naftowa i jakieś tam w okolicy ilości gazu ziemnego, więc jakieś tam znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego mamy, tym bardziej, że jak tu widzimy w książce, że wydobywa się z dna Morza Bałtyckiego za pomocą tak zwanej platformy wiertniczej. Oprócz tego w Gdańsku znajduje się terminal dla ropy, ropociągi, gazociągi, którymi importujemy ropę z zagranicy, więc tam większe znaczenie jako surowiec energetyczny ma właśnie ropa naftowa i gaz ziemny. Tak wygląda ten terminal.
Tak, więc o, zobaczcie tutaj sobie, jak wygląda terminal. Więc w tych zbiornikach jest gromadzona ropa naftowa, która jest albo rurociągami, albo statkami, czyli tankowcami, transportowana do Polski. Jeżeli chodzi o źródła odnawialne, tutaj mamy w podręczniku na stronie 176 takie dwie mapki, i z których wynika, że jeżeli chodzi o warunki do pozyskania energii wiatrowej, jak na Polskę, obydwa te województwa mają niezłe warunki, bo te ciemniejsze kolory oznaczają bardzo korzystne, a jasno-zielone korzystne warunki do istnienia farm wiatrowych, także te dwa województwa mają korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak tu widzimy, prawie 1/4 wszystkich pól tych wiatraków do produkcji energii właśnie znajduje się w tych dwóch województwach całej Polski. Z kolei, jeżeli chodzi o energię słoneczną, no tutaj wiemy, że ta mapka nam pokazuje warunki na słonecznienie, ale to jest jakby względem Polski, a nie względem ogólnym, więc jak na Polskę, no to województwo łódzkie ma najlepsze warunki do pozyskiwania tego typu energii, no gorzej jest z województwem pomorskim, więc jak na Polskę, województwo łódzkie ma najlepsze warunki do rozwoju tej energetyki, z tym, że wiadomo, że nie mamy co się porównywać do państw typu Grecja, Chorwacja, Włochy czy Hiszpania, no, ze względu na nasz klimat te nasłonecznienie jest dużo, dużo mniejsze. No ale jak na nasze warunki, to województwo łódzkie ma najlepsze warunki do rozwoju energetyki słonecznej. Jeżeli chodzi o energię geotermalną, czyli energię z wnętrza ziemi, naturalnych, ciepłych wód, no to na województwie łódzkim też jest około 1/3 zasobów energii geotermalnej w Polsce. I tu mamy w miejscowości Uniejów, Poddębice, więc tutaj jest to taka energia jakby przyszłości, jest jakaś szansa na uzyskiwanie tej energii. Jak tu widzimy na obrazku, są tam baseny geotermalne, więc podobnie jak na Podhalu, wody są te używane do po prostu w celach turystycznych. Nie muszą nagrzewać wody, tylko po prostu mają naturalnie ciepłą wodę. Więc reasumując dzisiejszą lekcję, to w jakim miejscu jaka energia jest wykorzystywana, zależy oczywiście od warunków danych obszarów. Jeżeli gdzieś występują złoża danej źródła energii, tak jak w województwie łódzkim, na przykład węgla brunatnego, no to oczywiście się z tego korzysta. W mniejszym stopniu węgiel kamienny, który jest wiadomo nie, na Śląsku i na Wyżynie Lubelskiej. Więc na przykład w województwie pomorskim korzysta się z węgla kamiennego, który się transportuje pociągami do elektrowni, a węgiel brunatny, no niestety się go nie opłaca transportować, więc jest spalany na miejscu. Jakieś tam złoża ropy naftowej są w województwie pomorskim, niezbyt wielkie, no jest wydobywana z szelfu Morza Bałtyckiego. Jeżeli chodzi o te dwa województwa, w porównaniu całej Polski, to obydwa województwa mają niezłe warunki do energii wiatrowej i do energii słonecznej. No i jeszcze województwo łódzkie ma dość duże zasoby wód geotermalnych. Tak, więc to tyle na dzisiejszą lekcję. Oczywiście dostaniecie też krótką notatkę do zeszytu, którą będziecie musieli sobie przepisać. Do usłyszenia do następnej lekcji.